Na półkach supermarketów można znaleźć niezliczone wyroby z mięsa. Wiele osób widzi jednak tylko gotowe produkty i nie zdaje sobie sprawy z tego, w jaki sposób zostały one wytworzone. Hodowla zwierząt na mięso, a także późniejsza konsumpcja przez człowieka to złożone zagadnienia, o których dzisiaj Wam opowiemy. Dodatkowo odpowiemy na pytanie, czy ograniczenie konsumpcji mięsa może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi. Produkcja zwierzęca jest ważnym elementem światowego rolnictwa, która dostarcza niezbędnych składników odżywczych. Jednak druga strona medalu, czyli przemysłowa hodowla zwierząt, wiąże się z wyzwaniami środowiskowymi. Wielkoskalowa hodowla powoduje emisję gazów cieplarnianych, m.in. metanu, który ma około 25 razy większy potencjał ocieplania atmosfery niż dwutlenek węgla. Dodatkowo zużywane są spore ilości wody i energii. Zwierzęta muszą być regularnie karmione, a pasze często pochodzą z upraw takich jak soja czy kukurydza. Te uprawy wymagają bardzo dużych powierzchni i jest to jedna z przyczyn erozji gleb. Często przy okazji wykorzystywana jest również bardzo duża ilość pestycydów i nawozów, co z kolei wpływa na zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych. Aby spełnić potrzeby hodowli zwierząt na mięso, konieczne jest przeznaczanie znacznych obszarów ziemi na uprawy pasz. To z kolei ogranicza dostępność ziemi do upraw roślinnych przeznaczonych na bezpośrednie spożycie przez ludzi. Stosowanie zrównoważonych metod w rolnictwie i hodowli zwierząt mogą skutecznie zmniejszyć negatywne konsekwencje dla środowiska. Rozwój i promocja alternatywnych źródeł białka, takich jak produkty roślinne, stanowią ważny kierunek, który może przyczynić się do stworzenia zrównoważonej przyszłości w kontekście żywienia ludzi i ochrony środowiska naturalnego. W porównaniu z hodowlą zwierząt, produkcja roślinna charakteryzuje się zwykle wyższą efektywnością w przeliczeniu na kalorie przeznaczone do spożycia przez ludzi. Całkowita rezygnacja z hodowli zwierząt nie jest oczywiście możliwa, dlatego warto stosować metody, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko. Między innymi można wykorzystać systemy bezorkowe oraz ultrapłytkie uprawy. Rolmaco produkuje narzędzia świetnie nadające się do tego celu. Naszą misją jest dostarczenie rolnikom maszyn i narzędzi, które redukują negatywny wpływ upraw na środowisko. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat uprawy bezpłużnej oraz ultrapłytkiej, to zapraszamy do obejrzenia naszych poprzednich filmów na kanale. Dowiecie się z nich, jakie korzyści płyną z rezygnacji z pługa ornego, a także poznacie konkretne modele, które nadają się do tego typu prac. Zapraszamy Was również do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie można znaleźć wiele tematycznych artykułów poświęconym różnym kwestiom dotyczącym rolnictwa. Na dzisiaj dziękujemy za uwagę i do zobaczenia wkrótce.